ale wcześniej byłam też w kilku prowincjach i między innymi w prowincji sandomierskiej w latach 66-73 jako radna i sekretarka prowincjalna i w latach 82-88 jako prowincjalna przełożona. I do prowincji właśnie sandomierskiej należała cały czas Bychawa, dom zgromadzenia w Bychawie. No tak, trzy domy bychawskie, ale ja jeden, no właściwie dwa znam. Tak zwany Promień, tam gdzie siostra Jadwiga Pracz była taką główną osobą i przełożoną w międzyczasie i prowadziła pracownię szycia. No i apostolstwo naturalnie i drugi dom bliżej kościoła, gdzie od ślubów czasowych ponad 50 lat była, pracowała przepięknie jej rodzona siostra, czyli siostra Jadwigi Pracz, Maria Pracz, apostołka wielka, choć nie była katechetką, choć nie była krawcową, ale właśnie była taką siostrą parafialną i przez wiele, wiele lat przełożono tego domu tam z przerwami. Teraz przejdę do tych dwóch rodzonych sióstr Jadwigi i Marii. Siostrę Jadwigę, tą krawcową z tego domku Promień, może tak miałam kontakty, ale mniej w tej chwili mogę przekazać relacji, choć wiem, że była siostra uśmiech, pełna uśmiechu, pełna dobroci dla ludzi, że nie tylko szyła, nie tylko miała kontakt z tymi, którzy przychodzili z szyciem do niej jako do pracowni, ale też właśnie inne sprawy parafialne, zwłaszcza wokół tamtego domku. Ona we wszystko się organizowała i nie żałowała na to czasu. I była bardzo, bardzo, to takie rodzinne, bardzo dobra dla sióstr. Wiele też, mnie się wydawało, że ona też była całe życie, ale chyba tu nie mam pewności, czy była całe życie w Bychawie na tamtym domku. Natomiast druga jej siostra, Maria, starsza od niej, która znów na tym drugim domu była bliżej kościoła, czyli w herbaciarni, tak? W tak zwanej herbaciarni. Właśnie jak ja się dowiedziałam, że ona całe życie była na tym domku i kiedyś powiedziałam siostrom, że tak, siostra Maria całe życie, od czasowych ślubów do śmierci była w Bychawie i na jednym domu, to się tak trochę dziwiły. O, to niesprawiedliwie. Ja mówię, słuchajcie, ona tak apostołowała i dała takie świadectwo, które, no może punkt kulminacyjny tego świadectwa, to był w czasie jej pogrzebu. Ale może jeszcze co ona czyniła, więc co ona tak konkretnie robiła, jak oddziaływała, odwiedzała chorych, przychodzili ludzie do niej z różnymi problemami, a między innymi, to też ja byłam zbudowana, że mieli większe zaufanie do niej niż nawet, ja wiem, czy do kapłanów, czy do kogo innego, do rodziny swojej. Na gregorianki starsze osoby przynosiły do siostry Marii, powiedziały, że ta gregorianka potem będzie zamówiona do siostry Marii. Ona miała na to pozwolenie, bo rzeczywiście na te pieniądze przechowywać, ale nie można było tym ludziom odmówić. Zajmowała się prasą religijną, rozprowadzała to i w domu, i w kościele. Tam nie wiem, czy w krówcie, czy dalej w kościele. W każdym razie bardzo chciała, żeby ten charyzmat ojca Honorata, między innymi apostolstwo przez prasę katolicką trwało. I tak było. Gdy była już w starszym wieku, nie pamiętam tylko ile lat miała, ale chyba około 80, gdy zmarła. I teraz pogrzeb wypadł w Wielką Sobotę. I ja się tak zastanawiałam, żal mi było bardzo, wtedy jeszcze byłam radno, no nie wiem, w którym roku zmarła, tam pewnie jest gdzieś napisane, w którym roku, ale ja nie przygotowałam sobie tego. W każdym razie pogrzeb był w Wielką Sobotę, a więc wiadomo, że świętej nie było. I ja myślę, Boże, dlaczego ta wielka apostołka
Właśnie, no ale miała taki pogrzeb, odpowiedziałam sobie, jak Pan Jezus, czyli właśnie też w cichości. I teraz w domu, dawniej wiadomo, nie było dochłodnie, nie tylko zmarłam, trzymałam się do końca w domu. Ludzie przychodzili, modlili się i różaniec, i śpiewy, tak jak to właśnie w takiej, no ja wiem, półwiejskiej parafii, bo nie tylko z samej Bychawy, nie tylko z tego, nie, miasteczko Bychawa? Miasteczko. Miasteczko. No więc jest poza. I teraz właśnie tuż przed pogrzebem, przed wyprowadzeniem na cmentarz i ciąg dalszy pogrzebu, bardzo było dużo ludzi i było rzewne, jak każdy przychodził, obchodził trumnę i czy różańcem, czy ręką dotykał zmarłych i płakali, ale to najbardziej było, jak mężczyźni to robili. Mężczyźni tą siostrę Marię żegnali, całowali, koło tej trumny chodzili. Także to było świadectwo całego jej życia apostolskiego, zakonnego w Bychawie. Także siostry zrozumiały, że dobrze, jak są wyjątki, jeżeli zwłaszcza taka siostra, taka dobra, taka apostołka. No i pod każdym względem zakonnica bardzo wierna, jest nawet 50 lat, bo jest wielkie jej oddziaływanie apostolskie. Pogrzeb jest pochowana tam pewnie w innych notatkach, jest to zaznaczone. Jest pochowana na cmentarzu, w Bychawie, razem w kwaterze naszych sióstr. Naturalnie dawniej raczej do ziemi wszystkie siostry były chowane. Tak, także ja dzisiaj to tak chcę no, chylić głowę i przed siostrą Stanisławą, wielką apostołką, czynną, katechetką i te może mniej czynne na zewnątrz, ale właśnie w domu swoim, w domu zakonnym i przy kościele. Przed nimi też i uważam, że to świątobliwe, święte siostry wszystkie trzy. I jesteśmy dumne z nich. Spadkobierczynie. I ja się cieszę, że mogłam im posługiwać, że mogłam często odwiedzać, wizytować. No i tak czerpać tego ducha świętości zakonnego i apostolskiego od tych sióstr praczanek, bo tak mówiłyśmy. Myślę, że każda w Bychawie swój wkład włożyła, zwłaszcza na początku tych naszych trzech domów, kiedy były trudne warunki, kiedy takie apostolstwo było no, wiejskie, kiedy była walka z alkoholizmem, te herbaciarnie, to rzeczywiście to bardzo dużo w tamtym czasie nasze siostry i w Bychawie, i w Lublinie, i w innych domach czyniły.